Witam, witam. I co tam? Nocna panika, czy nie? Dobra, trzeba to wszystko skrócić, bo te moje filmiki są za długie, a ja wiem, że zbyt długich nie chcecie oglądać. Chcielibyście, żeby to było szybko, sprytnie, wszystko fajnie, łatwo. To jest rynek i raczej nie jest łatwo. Według mnie trzeba troszeczkę mózgownicę wysilić, żeby coś na nim tutaj ugrać. Bo łatwej rozgrywki tutaj nie ma. Dobra, szybko przelatujemy do tematu. Ostatnia analiza 2 dni temu. Dzięki za pozytywne łapki. Dzięki za komentarze pod filmikiem. Co ostatnio było? Bitcoin nadal w silnym trendzie, Ethereum nadal w silnym trendzie. Korekty prowadzące. Skakujemy na wykres i nie przedłużamy. Od razu mówię jeszcze tak, że ja podchodzę tutaj technicznie. Jeżeli są jacyś wróżbici, ja do nich się tutaj nie zapisuję. Nie będę z nimi się podklepywał po ramieniu. Jeżeli są, możecie oglądać wróżbitów, którzy wróżą sobie jakieś takie sytuacje, jakie by chcieli. Ja nie będę wróżył, podchodzę technicznie do wykresu, do ceny i nie będę tutaj zgadywał ani wróżył. Dobra. Silny trend, korekty prowadzące. Sprawdzamy, które się pozamykały. Tak jak mówiłem, że overbalansy będą się broniły. Tu już wiemy, że pękł. Także damski kolor. Już nie prowadzi tutaj trendu 3 z plusem. Nadal jest trend wzrostowy wyższego rzędu, tak? Kolejna korekta niższego rzędu prowadzi pękła. Nie ma jej. Tak jak powiedziałem, po kolei rynek może wykaszać, zamykać układy. Podpięcie, pamiętacie, 1-2, 1-2 bądź 1 fala A, B, C pędząca. Sprawdzamy. Zejście korekcyjne fali A. Co jest? I tu się broni, tak? Także możemy sobie odpiąć tutaj, że 1, 2, 1, 2. Po co mamy tutaj trójkować, plusować? Odpinamy to. Mamy prawdopodobieństwo tutaj. Panika, mówicie, tak? Spanikowali? Ja nie panikuję. Podchodzę technicznie. Być może pomarańczowa lampka na większą korektę. Ale według mnie jeszcze nie. Jeszcze widzimy, że overbalance tej korekty został wybroniony, czyli prawdopodobnie korekta, szybkie zejście na fali A bądź fali 4. Dlaczego może być to 4? Korekta pędząca, zmiana układu korekcyjnego dla fali czwartej, szybkie zejście. Może być, rynek jedzie dalej. Jeżeli ktoś ustalał sobie tutaj, że sobie już tutaj wywróżył, czy gdzieś tam zobaczył jakieś filmiki wróżbitów, którzy tu już ustawiali, czy też wywróżyli zakończenie, tak, zakończenie bańki, wskakujemy tutaj w pozycje krótkie i jedziemy, zarabiamy, no to tu uwaga, możliwość wykoszenia tych stop lossów, ale wiadomo, każdy ma swoje podejście, zmierzyć się, ustawić palety na torach i zatrzymać pociąg towarowy. Myślę, że nierealne. Dobra. Mamy ogarnięte szybko. Patrzymy. Od tego miejsca. Tak zrobimy. Myślę, że to się wszystko nagrywa. Żeby nie było jaj. Od tego miejsca jedziemy tutaj. Znaczy, no nie jedziemy, tylko jedzie Bitcoin w fali piątej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dawno mówiliśmy, że piątka może być wydłużana, tak? Nadal podtrzymuję tę hipotezę wydłużania piątki. Prawdopodobieństwo zejścia korekcyjnego na fali czwartej i jeszcze fala piąta. Zasięg 60 tysięcy, czy też atak na 60 tysięcy. Zrobimy sobie tutaj niebieskie 60 tysięcy i jeszcze kawałek. Czy jest możliwość? Jest prawdopodobieństwo, tak? Jest prawdopodobieństwo. Trójka wypadł stąd. Czyli cały czas nam fala piąta się tutaj przedłuża, czyli jest niepewność, tak? Jedni już zamykają swoje pozycje, uważają, że rynek może zrobić większą korektę, inni się dołączają. Widzimy długi cień. Pint bar, czy też młotek. Co jest tutaj? Ustawka.
kupujących, tak, którzy bronią overbalansu tej korekty. Także jeszcze jest szansa podciągania ceny na wyższe, nie tej, tej korekty, tak, ta była broniona, czyli jeszcze to może tutaj zostać, ponieważ ta nadal podtrzymuje trend, także jeszcze jest szansa pchania wyżej ceny. Także jedni panikują, inni się dołączają. Gdzie się zakończy zamknięcie, nie wiemy. Także przed nami być może fala piąta, czyli z tego miejsca mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwarta szybka, piątka. Szybko sprawdzimy sobie, jeżeli piątka byłaby przynajmniej 1 do 1. Gdzie nam wypada? No i wypada właśnie na 60 patoli. 60 patoli zielonej waluty wypada piątka 1 do 1, tak? I tu wtedy może się zapalać lampka już, według mnie pomarańczowa, realizacja zysków, prawdopodobnie większa korekta, tak? Fajnie tu pasuje, sprawdźmy sobie jeszcze impuls fali trzeciej, chociaż nie wiemy, czy tu się 4 zakończyło, tak? Ale mamy takie już tutaj, taką podpowiedź od rynku, no ten pin bar, no, czy zejdzie niżej, no raczej mało prawdopodobne. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj impuls fali trzeciej 50%. I tu by się już nam nakładał się klaster FIBO, tak? Czyli 100% impulsu fali pierwszej, 50% impulsu fali trzeciej, mamy klaster, także prawdopodobnie duże opory i większe zejście korekcyjne, według mojego podejścia, tak? Ja oczywiście nie wiem, być może są lepsi analitycy, wróżbici, ok, nie ma problemu. Ja już powiedziałem swoje, uwaga na 60 tysięcy, jeśli cena tutaj wybije ten szczyt, potwierdzi zejście szybkie korekcyjne fali czwartej, to tu już uwaga, bo być może tutaj nastąpi większa korekta, która będzie większa od tego overbalansu i prawdopodobnie może być większa, wyciąć ten overbalans. Co się broni? Overbalans największej fali drugiej wtedy będzie broniony, jeżeli zostanie wycięty. Tak, jeżeli zostanie wycięty overbalans korekty fali drugiej, tak jak powiedziałem, w okolicach 60 tysięcy cena schodzi. Zróbmy tak, 60 tysięcy. Żeby tam nie było za dużych fajerwerków, możliwe, że zrobi się coś takiego. Wycięcie overbalansów, zamykamy układ pięciofalowy wtedy. Wtedy nastąpi zamknięcie układu pięciofalowego, czeka nas większa korekta. Na razie tyle, więcej nic nie mówię, patrzymy co się będzie działo, bo chcę przejść jeszcze dalej. Królewna też nie dała rady, wyszła sobie w szpilkach, a jeszcze jest taka breja. I zamknęła tutaj oczywiście pozycję długą. Większa korekta, prawdopodobieństwo zejścia na fali czwartej korekcyjnej. Czyli też jeszcze królewna chciałaby tutaj prawdopodobnie iść wyżej, ale oczywiście trochę paniki do tej korekty, tak? Do tej korekty tutaj po naszej tutaj pędzącej. Teraz zobaczcie, raz, fala A, fala B, C, czyli korekta pędząca, główna siła. 1, 2, lecimy wyżej i tu jest te 3, 4 szybkie. Prawdopodobnie jeszcze 5 do góry. Chociaż może większość tam już założyła, że zejście w dół, być może jakieś pozycje krótkie. Ja wolę tutaj żadnych pozycji krótkich nie otwierać. Królowa nie będzie taka raczej łaskawa według mnie i jeszcze podbije na wyższe półki cenowe. To tak szybko. Przechodzimy do wykresu. Ethereum. Co mi tu się wpierdziela? Tak, ta korekta widzimy została tutaj wycięta. Szybko lecimy, tak? To nie ma co tu się zastanawiać, czy jest tak, czy jest inaczej. U mnie analiza może być szybka, tak? Ja się nie będę zastanawiał, patrzył, gdzieś podpatrywał, a może ktoś coś fajnego wystawił. To się podepnę? Nie, ja się nie podepnę, patrzę według siebie. 3 z plusem, tak? Zgodzicie się. Patrzymy na tą korektę. No i jest wycięte.
Ethereum jest wycięte. Czyli też jest tu 3 z plusem. Ja nie będę się tutaj zastanawiał i cukierkował. Dla mnie już ta korekta nie prowadzi trendu. To już zmyka. Czyli wiadomo, tak jak Bitcoin, tak samo reszta, tak, do Bitcoina. Tu jest troszeczkę inaczej. Tam na Bitstampie jest to troszeczkę inaczej. Tu jest broker forexowy. I tu była ta korekta na prawdopodobnej fali czwartej. Tam jest troszeczkę inaczej, także widzicie, co broker to może być inna sytuacja. Sprawdzamy teraz tu. Tu śmiało się broni ta korekta. Czyli tam jest 4 u mojego brokera, jakieś kolejne 1-2 kombinowane, bo to jest broker Forex, czyli tu jest troszeczkę inaczej. Nadal trend wzrostowy. Czyli tutaj byłoby kolejne 1-2 w innym kolorze. Czyli jakieś kolejne 1-2, a tam już jest 4. Tak? Czyli kolejne 1-2, 2000 psychologiczne zostało pokonane, ale jednak magnes odpycha jeszcze tutaj cenę niżej. Według mnie jeszcze popyt będzie walczył o to, by przejść te 2000. Cena się tutaj już zamykała powyżej 2000. Także według mnie, tak jak powiedziałem, jeszcze może być tutaj pchnięcie w górę na 1-2 tutaj u mojego brokera forexowego, a tutaj już na fali piątej. 88,6 idealnie zatrzymało korektę. Czyli po wybiciu ostatniego ATH prawdopodobna jazda jeszcze na wyższe półki cenowe. Nie wiem do ilu tu może być ta jazda wykonana. Sprawdźmy sobie impuls fali pierwszej, jaki był. Tak na szybko, żeby tutaj nie kombinować za dużo. Impuls fali pierwszej. Zobaczymy, co nam by tutaj rynek podpowiedział. Co najmniej 1-1 wychodziłoby w okolicy 2240 dolarów, tak? 1-1. Minimum 61,8. Jest to wartość 2080. No nie wiadomo. Trudno cokolwiek tu ustalić. Mogę na szybko tutaj zaznaczyć 1-1 chociaż przynajmniej. Tak, ale to tutaj mówię, to nie jest pewne, także żeby ktoś tu się tym nie sugerował. Podejście techniczne mówi, że jeszcze prawdopodobnie może być fala piąta. Jeżeli to będzie wydłużana, Bitcoin będzie wyżej szedł. Królowa oczywiście za nim będzie podążała. Dobra. Mamy to już ogarnięte. Także tutaj u brokera 1-2 i jeszcze jakieś tutaj wyjście powyżej. Trend wzrostowy nadal obowiązuje. Korekta głównonapędowa, czyli korekta pędząca i rynek nadal jedzie. Overbalansy się tutaj bronią, tak? Tych korekt, overbalansy są ciągle wybraniane i rynek jedzie na coraz to wyższe półki cenowe. Wiemy, o co chodzi. Kwestia, co tu się wydarzy, czy jeszcze będzie jedno pchnięcie. Co jeszcze? XRP. XRP wybiło tutaj swój overbalans, ale zeszło niżej. Także trochę nas tutaj roluje. To może wyłączę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Widzimy, że popyt walczy. Jest pinned bar. Po co to by można było podpiąć szybko? Patrzymy. Czy jest 50% chociaż zejścia korekcyjnego? Jest. Całkiem fajnie. Można tutaj podpiąć pod to, że prawdopodobnie impuls fali pierwszej, zejście korekcyjne fala A,
To jest tylko hipoteza, także tak na szybko, bo nie chcę, żeby te filmy były długie. Prawdopodobnie C2, chociaż ten młotek wisiał w powietrzu. On tam nie zszedł nigdzie. Ciekawie, sprawdzę jeszcze sobie tutaj zejścia korekcyjne fali A. ,7 fali B 113. No takie wisi w powietrzu. Także co? Zbudowanie prawdopodobnie korekt impuls fali pierwszej, korekta prosta i rynek mógłby już atakować tutaj. Mógłby atakować. Impuls fali pierwszej po to, by potwierdzić sobie korektę i próbować tutaj jechać wyżej. No wiadomo, co zaatakować trzeba, tak? Wszyscy wiedzą, że tutaj szczyt fali B, szczyt fali pierwszej i to może być nie takie łatwe, żeby tu zaatakować, ale fajnie by tu już było, tak? Fala, impuls fali pierwszej, szybka korekta prosta i jedziemy wyżej. Czy zaatakują, zdążą? Może być jeszcze zejście korekcyjne, ale jeśli Bitcoin będzie dalej jechał, tak jak ustalaliśmy tutaj, że Bitcoin jedzie wyżej jeszcze, ponieważ te overbalansy jeszcze się bronią i jeszcze fala piąta przed nim, XRP może też podążać do wybicia szczytu, potwierdzenia tego, co ja oczekuję. Cały czas od tylu dni oczekuję potwierdzenia tej dużej korekty płaskiej. Mogą być problemy, może być zejście korekcyjne. Nie wiem. Kwestia, co zrobi popyt. Czy będzie taki silny i będzie potrafił tutaj sobie wykonać wybicie tego szczytu, potwierdzić tą korektę już w trendzie tutaj wzrostowym. Ale mówię, tu cały czas ta strefa jest broniona przez podaż i kolejne mogą być problemy, czy też rozbudowywanie tej korekty. Kolejne próby. Nie jest łatwo, tak? Dopóki cena nie wyjdzie tutaj, no to jest ciągle obarczona tutaj atakiem podaży. Szybko dalej. Ethereum, Bitcoin ostatnio mówiłem. Rybka jest w akwarium, tak? Na to czekałem. Tutaj jest strefa, w której będę się przyglądał, także rybka już jest wprowadzona do akwarium. Czy będzie większe stąd, większa jakaś reakcja? H4 szybko. Nadal trend spadkowy obowiązuje. Także dopóki te korekty nie zostaną tutaj wybite, jeszcze jest jedna tutaj korekta. Tu jest jeszcze jedna, patrzcie, także tego jest, tutaj się narobiło, także dopóki Ethereum tutaj nie wybije tych wszystkich korekt trendu spadkowego, nie ma mowy o zmianie trendu, czyli jakieś odreagowanie wyższe. Rybka jest w akwarium, może jeszcze schodzić niżej. Jest rejon tutaj ustalony, trend spadkowy. Według overbalansu nadal trend spadkowy jest tutaj w grze. Zobaczymy, być może dociągnie jeszcze do 61,8. LTC, Litecoin. Tam się ostatnio jedna osoba pytała o Litecoina. Pisałem, że jeżeli pokona opór 127,2, możliwe wyższe tutaj półki cenowe, ale wiadomo, jak na Bitcoinie, Ethereum jest korekta, no to Litecoin nie pojedzie wyżej, tylko też robi korektę. Sprawdźmy, co tu się takiego dzieje ciekawego. Litecoin jest w fali piątej. Nie ma już B, ponieważ cena się tutaj już zamykała powyżej 127,2. Małe korekty prowadzące. Nie mam sieci. Tutaj mam. Dobra. Także tak. Nie będę tutaj panikował. Trójka z plusem. Tak na szybko. Coś mi tutaj brzęczy. Ta korekta prawdopodobnie też tu się już zamknęła.
Ta się zamknęła też, czyli jest 3 plus kolejne szybko. Raz i dwa. Stawimy kształty. Zejście korekcyjne na fali A lub 4. To już jest 4, to już nie jest fala A. Korekcyjna, tylko już jest 4. Piątka jeszcze przed Litecoinem. Wiadomo, overbalance tej korekty się tutaj broni. Zejście korekcyjne. Sprawdzamy sobie do ilu? Do 50%. Bardzo ładnie. Także kolejne 1-2. Zróbmy tu na brązowo. Mówię prawdopodobnie, ponieważ ja nie wiem, ja nie wróżę. Tylko według analizy technicznej prawdopodobnie impuls fali pierwszej. Zejście korekcyjne fali drugiej. Kwestia wybicia szczytu, potwierdzenia korekty. Nie wiem, dlaczego tutaj brzęczy i tutaj jakiś błąd mi wyskoczył. Także cena wychodzi, potwierdza. Nie ma C4 już, od razu mówię. Cena jest tutaj strefa popytowa wynikająca z czego? Tu widzimy, były opory wsparcia. No, jest sieć. Sprawdźmy. Opór, brak przejścia, silna świeca, która przeszła, wsparcie, strefa popytowa. W strefie popytowej, według mnie, jeżeli Bitcoin jedzie wyżej, Ethereum jedzie wyżej, Litecoin też jedzie wyżej. Po pierwsze, wybija tutaj szczyt, czyli swoje aktualne ATH. Potwierdza zejście korekcyjne na fali drugiej i jedzie w fali trzeciej, ale już to jest fala piąta, także też w fali piątej przed nią będzie tutaj, przed nim będzie większa korekta. Jak to wygląda bardziej? Impuls w fali pierwszej, szybkie zejście korekcyjne na fali drugiej. 1, 2, 3, 4, tak? Dwójka troszeczkę dłuższa w czasie, trójka szybka w czasie, przed nim fala piąta. Według mnie jazda na coraz to wyższe półki cenowe. Skąd te problemy techniczne tutaj? Tam odpowiedziałem, wynikające właśnie, zobaczcie tutaj, to jest luty 2018, tak? Tu była gruba zrzuta robiona. Także stąd wynikają problemy techniczne tutaj. Kwestia wybicia tych problemów technicznych. Kolejne problemy techniczne na półce cenowej okolice 300 dolarów. I tam prawdopodobnie będzie podążał Litecoin. Po wybiciu tych poziomów problemowych, jeżeli cena przejdzie, według mnie podąża w kierunku 300 dolców i tam najprawdopodobniej problemy techniczne, wejście, większe zejście korekcyjne, zamknięcie układu pięciofalowego. Także piątka według mojej hipotezy w kierunku, czy nawet dojście do 300 dolców. No i co? Na szybko, tak? Więcej nie będziemy kombinowali. Wszystko już wiecie. Ja też nie zamierzam tutaj za bardzo kombinować. Bitcoin ustaliliśmy hipotezę prawdopodobnie do 60 tysięcy i możliwe problemy techniczne, większe zejście korekcyjne, zamknięcie układu pięciofalowego z większą korektą. Jaką korektą? Zobaczymy, jeśli cena tam dojdzie, wtedy będziemy patrzeć. Dobra. Żeby nie przedłużać, myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Wiecie, takie jest moje podejście. Ja tutaj nie wróżę, nie cukierkuję, podchodzę czysto technicznie. Pozdrawiam, cześć.